confess, we'll burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w sobotę. Ja chciałam dzisiaj wstać wcześniej, ale no nie udało mi się. Jest, która to jest? 8. Obudziłam się o 7, jeszcze sobie godzinkę leżałam. No, Jasiu zrobił ładnie śniadanie. Dzisiaj przygotował, bo my się spieszymy na turniej. A co ty robisz? Nie, nie. Nie jest turniej. A co to jest? My jest jedna godzina na przykład. Cały czas? Przez 3 godziny? No. Przecież to jest turniej. Nie. O co zakład? O stówę. No dawaj. No dawaj, zakład o stówę. Nie, no my... No. My ligę gramy. Co to znaczy? Ligę nie gra... Może... Bo my chyba zaledwie na ciebie gramy. Z jedną drużyną? Z dwoma. Aha. Bo my nie graliśmy z dwoma. Okej, okay, zobaczymy. A założysz się o stówę? Nie. Co jest za dzień, kiedy się założy? Dobra, słuchajcie, kupiłam mięso, kupiłam piersi. Muszę posprzątać po śniadaniu. Ale no, najpierw zrobię sobie make-up, bo jak teraz go nie zrobię, Paweł przyjedzie, to nie zrobię go wcale. Zaczęłam sobie robić i musieliśmy jechać, żeby się nie spóźnić. Nie chciałam, żeby Jasiek się spóźnił. I tak, kupiłam ten płyn do wspomagania, tak jak powiedział mi mechanik, słuchajcie. I będę dolewać. Ten płyn kosztował 37 zł za litr. No, więc mam nadzieję, że teraz tam patrzyłam, nie ubywa jakoś bardzo dużo. Więc po prostu on tam sobie wylatuje, ale może delikatnie. I myślę, że powinno być to ok, nie? Będę to obserwować. No, 37 zł, nawet jakby mi litr na miesiąc wyleciał, ale wątpię, bo tam wczoraj ten mechanik dolał taką ociupinkę dosłownie. I nie wiem, może szklankę taką on tam wlał, tak pije z oko. No i on mówił, że zobaczymy na ile czasu, więc ja tam nic nie dolewam. I ja sobie tak położyłam sobie podkład tu i pojechaliśmy, nie? I teraz muszę sobie dokończyć makijaż, bo wyglądam kosmicznie. No, Paweł pojechał po opony, mówił, że jedzie do jakiegoś kuzyna. Bo ja wczoraj sobie z sąsiadem ustaliłam, że może on będzie miał te opony do wozu dla mnie. Ale Paweł mówi, że ten kuzyn tam ma dużo i może za darmo da, wiecie, żeby nie płacić za to, bo to i tak będą koszty, bo ten blat trzeba dać zrobić i zapłacić za to wszystko i tak dalej, nie? Więc fajnie, że też się stara coś mi ogarnąć, coś mi pomóc. No. A ja się ogarnę, posprzątam tutaj, pójdę szybko kwiaty zasadzić i pojedziemy po Jasia. Znaczy się, no po Jasia. Do Jasia popatrzeć na niego. Ten mówił, że 3 godzinki, także chyba zdążę, ale dzisiaj jest pięknie, jest tak gorąco. Ja sobie ubrałam bluzę. Jeszcze chciałam w ogóle kurtkę brać, ale no jest taki upał, nie? Tak jak wczoraj było zimno, znaczy się zimno. No tak wiecie, tak średnio najeżdża, nie? Tak dzisiaj jest taki gorący, że szok. Majówka ma być piękna, więc ludzie będą wyjeżdżać. U nas będzie się też w pracy pewnie dużo działo. No ja mam chyba jakoś tam nocki akurat, więc w dzień będę z chłopakami. Też sobie coś porobimy. Dobra, maluję się. Włączę sobie jakąś muzyczkę, pójdzie mi to szybciej. No, ale tak jak myślałam, dzisiejszy dzień będzie na wariackich papierach. Dobra, make-up ogarnięty. Jakoś tak dzisiaj w brązy poszłam, słuchajcie. Neutralnie. Przebieram się w dres, idę przesadzić te kwiatki, chociaż w sumie już byśmy musieli jechać, żeby móc pooglądać Jasia. Muszę napisać do pana, czy do której oni, o której oni ostatni mecz grają, to wtedy pojedziemy na ten ostatni mecz z Frankiem. No. I tak. Tak. Jasiu? No. Ja ten... On mnie... Ten... On na mnie
rzeczy? Ja już idę. A ja, ja już zrobiłam muszę... ziemniaki, ja już a idę. A ja mam mu pomagać. Ja już idę, dziecko. No, idziemy. Tu masz duże kawałki. Już idziemy. Czemu on traci ostrość? Dobra, słuchajcie, kochani. My wróciliśmy o 14 z tych zawodów Jasia. No i... Nie przyszedł słysząc. No i... Chłopcy mieli tam robić drzewo, ale nie robią. Ja nie zrobiłam dzisiaj tego ciasta. Przygotowałam tutaj na obiad. Ale Franek, ty nie wyciągaj tych białych pestek. Kupiliśmy sobie arbuza dzisiaj. Pyszne są. No i Jasiu też idzie. Idziemy. Ja idę z wami, bo to do się nie da. Idziemy razem porobić chociaż godzinkę. No co się stało? No słucham. Co się stało? Bo mama, ja robię cały czas, nie? A Frank mówi, ja idę po rękawiczki. Za 10 minut przychodzi, mi się nie chce. Aha. Dobrze, idziemy. Zapraszam. Muszę zasadzić te kwiaty, bo one mi uschną, jak ja ich nie zasadzę. Tak. Ale ty masz rękawiczki, idź po rękawiczki i weź to, tak? A nie wymyślaj, kogut. Bierzemy stud. Ojku, 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 ojku. Te kwiaty mają sucho już. A dzisiaj jest tak pięknie. Jasiu, Jasiu! Jaś! Jaś! Jan! Na wodę tylko ustaw na razie. Tylko na chwilę otworzysz na dom, bo to jest dosyć ciepło. Oj. Dobra, kwiatki zasadziliśmy, a tutaj pokażę wam, jak ładnie te się rozrosły. I tutaj po środku jeszcze miałam jeden krzaczek wsadzony, ale on w ogóle się nie przyjął, więc będę jeszcze ukorzeniała sobie jeden. I po środku wtedy one tak pięknie będą rozłożyście białe. No, a tutaj muszę podlać te, co wsadziliśmy. Mam nadzieję, że nie będzie mrozu w nocy, żeby nie zmarzły. Mama. Tak. Jasiu, nie udało się wejść do szklarni. Ja mam... Ciągle się uderzacie. Mama, co? Tam, gdzie ja mam kutę. A gdzie ty idziesz teraz? Na trampolinę. Okej. Ja idę do szklarni tam. Przyjdziesz mi pomóc? A czemu ty sobie nie postawisz tego? Schodków. No ja. A to ja muszę wziąć. A co tutaj się wydarzyło? Szklarni mi pomóc. Słuchajcie, kwiaty wsadzone. Te do domu też wsadziłem. Przyszłam tutaj, bo z Pawłem ucięliśmy dzisiaj tutaj deski. Ja sobie zrobię takie właśnie, żeby zastawić, żeby ta ziemia mi nie spadała z tym keramzytem. Zaraz to sobie zrobię. Mam tutaj też słupki. To są stare słupki, ale one i tak zgniją, więc je wbiję zaraz sobie. I wtedy będę siać te wszystkie rzeczy, które tu mam. Też chcę wsiać. Miałam gdzieś tutaj lawendę. I do tych... O, lawenda. Mrówki nadal tu chodzą, istnieją, żyją, nie wiem. Nie wiem, czy jeszcze mam im w ogóle tutaj sypać, czy one w ogóle jadły ten proszek. Ale tak. No, tutaj mam te donice z cmentarza i zaraz sobie do nich wsypię piachu. To tutaj muszę posprzątać. Wziąć raz te wszystkie stare rzeczy, pospalać. Od tej szklarni takie te, wiecie... pędy, albo to wrzucę do kompostownika, ale na tym są też właśnie jakieś folie i inne rzeczy.
Dobra. Do roboty, Ewa. Chciałam iść z chłopakami drzewo robić, ale zaczęło padać. Popsuła się po prostu pogoda. Zaczęło tak padać z jednej małej chmurki. Dało sporo deszczu. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. No i ja wsiąłam tą lawendę tutaj. Ogólnie mało tych nasionek było, ale one jak się jak wykiełkują, ja je rozsadzę i na pewno będzie. Po prostu je rozsadzę i to na pewno wystarczy na te dwie donice. Jezu, jak ja wyglądam, tak, Ewa. Cała brudna, tak ja pójdę do pracy. No i ja zdaję sobie sprawę z tego, słuchajcie, że większość z was już ma w szklarniach posiane dawno. Ja niestety, brak mi na to czasu, bo albo jedno, albo drugie, albo trzecie. Ja po prostu nie wiem, kiedy, gdzie ja mam iść. Paweł mówi, chodź drzewo robić, chodź do lasu, rób to, rób tamto. Ja sama sobie też narzucam jakąś presję, żeby dużo było zrobione, żeby w domu było posprzątane i w rezultacie mało wychodzi, bo no jedna osoba tylu rzeczy na nie może zrobić. Jeszcze tutaj trawę muszę skosić, bo chłopcy coś tutaj kosili, ale nie dokończyli, bo Franek nie dał rady, Jasiu był zmęczony. No i jeszcze ogródek mam do przekopania, także ja teraz w maju dopiero się za to gdzieś tam wezmę, ale i tak przecież były przymrozki, bardzo duży mróz był teraz 2 czy 3 dni temu, więc a żeby wkładać do szklarni specjalnie te znicze, no to też się mija z celem, żeby potem żałować, że coś zmarzło, nie? Dobra. Dobra, kochani, zrobione. W międzyczasie wstawiłam tutaj te lawendy, podlałam. Będę je tutaj na razie trzymać, żeby fajnie wykiełkowały i wyrosły. Wtedy je przesadzę i dopiero wtedy wezmę je na schody, żeby były ozdobą, bo boję się też, że kury w to wejdą i będą grzebać, a poza tym może być zimno. A tutaj już sobie wysiałam. Część tych nasion w ogóle była jakaś taka zapleśniała, więc nie wiem, co tutaj z tego wzejdzie, czy coś wzejdzie, czy nie, ale myślę, że tak. Tutaj mam miks sałat, tu sałatek królowo-majowych, tutaj szponkę i rukolę. No i tak, zielone, no, zielone będę jadła. Idę, prosiłam Jasia, żeby nastawił te ziemniaki, które przygotowałam. I do pracy, no,
Tak mi to zleciało dzisiaj mega szybko, ale cieszę się, że to w końcu zrobiłam. No teraz znowu się wypogodziło, jest pięknie, to tak momentami pada deszcz, ale w sumie dobrze. Mimo, że jest mokro, mokra trawa, bo bym chłopcom powiedziała, żeby szli tę trawę pokosić. Ale to jutro zrobię z nimi razem. Idę zjeść ten obiad. I tak. Te kwiatki też oczywiście wsadziłam, podleję je zaraz. Mam nadzieję, że ten pieniążek będzie mi rósł. I wiecie co wymyśliłam a propos tego stojaka, nie wiem jak to powiedzieć. Tego bym gdzieś dała. Może on. On chyba jest takim, co lubi bardziej trochę cieniste, więc niech jest tam. A tą paprotkę tam gdzieś wyżej, kurczę. Wymyśliłam sobie, że zamówię sobie jeszcze takie dwa stojaki, ale no to wiadomo, że nie teraz, bo teraz mam inne prace i tak dalej, ale jak już wszystko porobię i ogarnę, zamówię sobie takie dwa stojaki i ja te stojaki postaram się przypiąć do ściany, w sensie takim przymocować wyżej. Ja wiem, że to jest płyta i że tutaj w tym miejscu nie będę mogła nic przymocować, bo to mi się zerwie, ale tutaj mam normalnie ścianę. I na przykład jakbym dała jakiś taki od dołu do góry tego typu stojak, a on mi się tutaj śmiało zmieści, tylko że tu jest właśnie rura i to może być ewentualny problem. Ale ja sobie poszukam takiej wysokości, że na przykład on będzie się zaczynał od tej rury aż do góry. Nie czujesz, że mówisz. No i wtedy jeden taki bym dała tutaj, drugi dałabym tu na tą ścianę, a ten przypięłabym po prostu tak, żeby on tylko stał i żeby to tak geometrycznie wyglądało, no i wtedy resztę kwiatów na ziemi i myślę, że to jest fajny pomysł. Nie będę pojedynczych jakichś takich domawiać, bo no nie do końca gdzieś tam to mi współgra, a ten pomysł mi się spodobał i myślę, że te ściany powinny to wytrzymać, jak to będzie dobrze przymocowane. A to może przy okazji, jak majster będzie robił remont, to poproszę jego, jak będzie robił korytarz, żeby mi to zrobił. Zobaczymy. Tak wiecie, żebym miała pewność, że to jest naprawdę super przymocowane, nie? Czy nawet przewiercić na drugą stronę kołki, czy coś, tak żeby, tak jak mamy na przykład w łazience toaletę przymocowaną w pokoju. No, więc takie coś wymyśliłam z tymi kwiatami moimi. Podoba mi się ten mój kącik zielony, naprawdę. No i moja pierwsza w życiu paprotka w ogóle. Więc też zobaczymy, czy się dogadamy, czy się polubimy, bo nigdy w życiu nie miałam paprotki. Wydawało mi się, że to są takie bardzo wymagające kwiaty. No i dobra, kochani, ja już jadę do pracy, także dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie oczywiście. I do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa!